Ja się szykuję na stanowisko tego ministra piekarstwa. dlaczego miałbyś nagle zacząć wierzyć innym politykom? Czy, czym miałbyś się kierować? I dzisiaj już powiemy więcej o tej nieszczęsnej polityce. Robi się coraz gorzej. Jak polityk ma zakończyć swoją historię dobrze? No więc zapisałem się na studia, rozumiem, mam 45 lat. Polityka dla ludzi generalnie jest czymś brudnym. Chcę widzieć gesty, a chcę widzieć, czy ktoś rękami. W tym momencie porusza z, ze stresu, że już sprzedajecie swoją drogą chleb na kromki. I oni marzą o tym, żeby ktoś mi jabłka przyniósł. I ty wariujesz, bo właśnie to jest to, o czym dokładnie mówisz. To masz być lojalny wobec partii, czy lojalny wobec wyborców? Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Wszystkich Państwa serdecznie witam dzisiaj. Kolejne spotkanie z Grzegorzem Płaczkiem. Już było pierwsze spotkanie nasze kilka miesięcy temu. Proszę, wróćcie do tej rozmowy. To rozmawialiśmy, kim Grzegorz jest, a dzisiaj pójdziemy trochę dalej. Witaj, Grzegorzu. Jak zawsze miło u Was, jak zawsze <laughs> dobra kawa, jak zawsze Twój uśmiech. Witam Was serdecznie. Jesteśmy w Katowicach i jest nagrywamy to o godzinie 9 rano. 9 rano. Ja też musiałem dojechać, Grzegorz musiał dojechać jednak. Wstać trzeba było wcześniej, ale dzisiaj opowiemy Państwu niezwykłe rzeczy i dzisiaj już powiemy więcej o tej nieszczęsnej polityce, e, której my, większość z nas pewnie nie trawi, nie lubi. <laughs> I teraz Grzegorz, dzisiaj nam się będzie musiał wytłumaczyć, jak to tam jest, e, a on nie wie, o czego by to pytał. Mam nadzieję, że się wytłumaczy z tego, o co będę pytał. No ale porozmawiamy, żeby Państwu wyjaśnić, aby mógł się wytłumaczyć i pokazać, jak to naprawdę jest, a nie jak to wygląda w telewizorze. Grzegorz. Dużo się zmieniło przez te ostatnie miesiące. Ale są rzeczy, które się nie zmieniły. Są... Na przykład jest cały czas y, ta niespodzianka, o którą dostałem ostatnio od Was, uh -huh. czyli ta deska. <grym> Ale mam nadzieję, że kroisz na niej chleb. Nie, stoi <grym> na, na półce, a wkrótce, czyli za 2-3 miesiące, jak już będzie nowa. Siedzibę mojej fundacji, to będę chciał ją postawić wśród innych trofeów. No to zrobi inaczej. To tą, którą masz, będziesz kroił chleb, a dzisiaj dostaniesz. Drugą jeszcze kolejną. Do powieszenia już na, na ścianie, czy tam gdzieś. Grzegorz, ostatnie miesiące na pewno bardzo aktywne. Pytanie pierwsze moje jest takie: ile Cię nie było, ile, jak długo byłeś poza domem, po ostatnie trzy miesiące? Robi się coraz gorzej i ze względu na to, że ta kampania już powoli rusza, robi się coraz ciężej. Coraz częściej, tak jak nawet jadąc dzisiaj do ciebie, złapałem się na tym, że zamiast na żywo rozmawiać z własną żoną, to rozmawiam przez telefon. I to są takie zmiany, które nie sądzę, że szybko się... że dojdzie do, do jakichkolwiek zmian. No bo zakładam, że jeżeli nie zrezygnuję z moich działań, no to pewnie będzie za chwilkę jeszcze, jeszcze ciężej. T Telefon staje się moim drugim wirtualnym domem i z jednej strony przyzwyczajam się do tego, a z drugiej strony nie lubię takich kontaktów. Jednak wolę kontakty takie, że siadam tak jak teraz z kimś i mm -hmm. patrzę, widzę, czuję i inaczej wtedy się absolutnie rozmawia. Powinienem powiedzieć, że podziwiam, bo ja, bo ja sobie tego nie wyobrażam, ale. Ale no, coś za coś. Wiesz, ze mnie jest ogólnie problem ta taki, że jakbym zapraszałem na jakiekolwiek spotkania, tak zwane online, przez jakiekolwiek aplikacje, no i ja muszę w nich uczestniczyć z racji też planów, to ja po prostu nie lubię takich spotkań. Ja oddałbym wszystko, nawet bym stracił te kolejne dwie godziny w samochodzie, żeby móc się z kimś spotkać przy stoliku. Aha. Bo uważam, że komunikacja. Która niestety staje się codziennością online, to nie jest komunikacja. To nie jest dla no. mnie żywy organizm. Ja chcę widzieć gesty, ja chcę widzieć, czy ktoś rękami w tym momencie Aha. porusza z, ze stresu, ja chcę widzieć, w jaki sposób się poza kamerą ktoś do kogoś odnosi, czy ma szacunek innych wymuszone, czy naturalny. To są takie rzeczy, których online kurczę, nie zawsze zobaczysz. Trzeba wybierać i decydować. Wiem, o czym mówisz, bo ja odmawiam tych spotkań takich online, a, a jest ich coraz więcej ale trudno brać udział we wszystkim, także Prawda. wybierać, nie? jeśli można. No bo trudno być wszędzie, trudno się wszędzie pokazywać, we wszystkim brać A z drugiej, stronie, z drugiej a, strony jako kandydat chcesz być wszędzie, tak, tak, no bo tak. na tym polega też budowanie tego elektoratu swojego. No właśnie. Jak ci idzie? Dziś dobrze, bo mam pyszną kawę od was. Bo to jest naprawdę, spodziewam się, bardzo trudne. Ale zaczniemy o tym, żebyś powiedział coś do tych, którzy polityki nie lubią, bo się na niej nie znają. Nie? Ja niedawno nie wiedziałem, co to, czemu Sejm, a czemu Senat. Jeden Senat to jakaś niby wyższa izba, a mają mniej do gadania, w ogóle o co chodzi. My tego nie wszyscy to wiemy. Dla nas polityka nie była nigdy niczym ważnym. Nie? A oczekuje się, żebyśmy się stali wyborcami. Polityka dla ludzi generalnie jest czymś brudnym i, i ludzie się polityką nie interesują. To jest truizm, ale tak po prostu jest. Ostatnio miałem dostęp do sondaży, bo te sondaże niestety muszę coraz częściej czytać, żeby wiedzieć, czy idziemy w dobrym kierunku z naszymi ruchami. I 70-80% Polaków w ogóle się nie interesuje polityką, i to jest jasne ale również jest bardzo wysoki odsetek w Polsce osób, które nie interesują się żadnymi działaniami prospołecznymi, takimi, że poświęcasz komuś czas, możesz wiesz, pomóc dziecku, możesz pomóc piekarzowi, mm -hmm. możesz mm -hmm. pomóc nauczycielowi, możesz zrobić cokolwiek dla własnego miasta, dla własnej społeczności. A, a to bardzo ciekawe, dlatego że gdyby porównać to do sondaży, które są i które płyną do nas ze Szwecji, czy z Norwegii, to tam wszystko jest inaczej. Tam jest dosyć mały Odsetek osób, które się nie angażują. Więc myślę, że, to, że, to, że ten brak zainteresowania polityką również jest powiązany z takim po prostu brakiem zainteresowania. Ludzie nie chcą poświęcać siebie, nie chcą poświęcać czasu, jak to, się, jak to mówi młodzież za free. Każdy oczekuje jakiegoś, jakiegoś wynagrodzenia, czy to będzie finansowe, czy to będzie jakiekolwiek inne wynagrodzenie, bo też są inne wynagrodzenia niż finansowe za swoją pracę. I to jest, myślę, że korelacja. Wiesz, temat rzeka. Im więcej im dłużej się tego wszystkiego uczę, im więcej poznaję, im więcej rozumiem i więcej widzę, jak schematy pewne działają, to tym bardziej oczywiście przestawia mi się pewien obraz w głowie, jak wydawało mi się, że będzie polityka wyglądać i jak wydawało mi się, że będzie łatwiej. I rzeczywiście jedni twierdzą, że polityka jest brudna, Drodzy twierdzą, że polityka jest czysta, tylko ludzie, czynią ją brudną. Yy, no długo by mówić, nie wiem ile mamy czasu, ale długo by na ten temat na mamy pewno czas. mówić. Mamy czas. Tak. No. Tak, bo ktoś to ludziom musi rozjaśnić. <laughs> polityka, jaka jest wszyscy, nie wszyscy widzimy, bo nie wszyscy obserwujemy. Większość, dużo ludzi już nie ogląda telewizji, bo, bo no, co mielibyśmy tam oglądać? To, to, nie, na co, to na co rząd wydaje te 2-3 miliardy złotych rocznie? No Powiedzmy, jak. jak. E, no, marnują moje podatki. To Trochę byś wysokiego. rozwinął jeszcze bardziej swój kanał, gdybyś taką dotację dostał. <laughs> I wiele, wiele innych no kanałów, właśnie. które powiedziałyby tak, jak jest, a nie tak, jak chcą to powiedzieć. Mhm. Nie wiem, czemu ludzie boją się szczerości i takiej otwartości w wypowiedziach i trzeba mówić to, co brzmi dobrze. Bo to jest sła, słabe. To naprawdę jest takie poniewieranie słuchaczami, bo no po co ten ktoś ma przyjść, słuchać? I jak on w tyle głowy ma, że do, dowie się nie tak jak jest. Wiesz, myślę, że mówimy o wielu, o wielu płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną to jest, i tutaj dam na tapetę, mojego największego lokalnego konkurenta w nadchodzących borów, czyli pana premiera. Pan premier Morawiecki będzie startować z Katowic, czyli z tego, z tego samego. Okręgu co mój. I to jest przykład tego, że polityk coś mówi. Często to są półprawdy, często to są kłamstwa, ale ponieważ jednocześnie za tym, że ktoś coś powie, natychmiast zaczynają działać zależni dziennikarze, podległe ci media, i kłamstwo powtarzane kilkanaście razy, czy kilkadziesiąt, staje się jakąś doktryną, czy prawdą. To jest pierwszy problem. Czyli w jakiś, sposób, w jakiś sposób politycy się przyzwyczaili do tego, że mogą do końca nie powiedzieć prawdę, ale ponieważ za chwilkę koledzy partyjni, jeszcze inni działacze i dziennikarze podlegli finansowo, bo jak inaczej nazwać, działacze, którzy muszą mówić to, co muszą, bo jeśli nie, to, to stracą pracę. Więc oni, ci politycy mają takie poczucie bezpieczeństwa: cokolwiek chlapną, to i tak nasi mnie wybronią. I to jest coś, czego my obecnie nie mamy, dlatego że my jesteśmy co prawda jako ruchy wolnościowe silni w internecie, ale gdy porównać liczbowo to, ile osób klika, komentuje, a coś tak naprawdę fizycznie e, robi, to na pewno jest nas wciąż o wiele mniej niż tych, którzy wspierają dwie największe obecnie partie w Polsce. Drugą kwestią, drugą rzeczą, i drugim myślę, że problemem to jest to, że. Ludzie przestali wierzyć innym, że ci inni mogą robić coś, bo wierzą, że jest dobre. Tak zwyczajnie, to o tym na ten temat rozmawialiśmy podczas naszego pierwszego spotkania. Ludzie po prostu przestali wierzyć, bo jeżeli cały czas jesteś bombardowany w radio, w telewizji tym, że ktoś kłamie, i wszyscy inni mówią, że, że nie kłamie, no to dlaczego miałbyś nagle zacząć wierzyć innym politykom? Czy, czym miałbyś się kierować? Najprościej jest ułożyć sobie w głowie schemat, on na pewno też kłamie. A jeżeli, jeżeli ciężko komuś kłamstwo udowodnić, to jesteśmy tylko ludźmi i mi osobiście też, jak i wielu moim kolegom jak i wielu koleżankom, przydarzyło się w życiu tak zwany lapsus językowy albo coś pomyliłeś. Dla przykładu, masz jakiś długi wywiad albo jesteś zmęczony, to jest piąty dzień twojej pracy w tygodniu od poniedziałku do piątku i na przykład chlapiesz, że nie wiem, 13. emerytura w Polsce kosztuje budżet państwa 15 miliardów złotych. Zobaczmy, że jesteś zmęczony i zamiast 15, 15 miliardów mówisz 15 milionów. Mam na myśli, oczywiście, że 15 miliardów, ale mówisz 15 milionów i idziesz z historią dalej. Wiesz, co chciałeś powiedzieć, ale oficjalnie z punktu widzenia merytorycznego popełniłeś błąd. Nie kierowałeś się chęcią, żeby kogoś okłamać, tylko chęcią tego, żeby powiedzieć zbyt dużo i mózg ci po prostu na sekundę się zatrzymał. I teraz są tak zwani niezależni weryfikatorzy, którzy wyciągają ci takie zdanie, robią o tobie artykuł, piszą, że. Płaczek bądź ktokolwiek czy o panu Marowieckim tak najczęściej nie piszą, ale chociaż powinni chyba znacznie częściej niż to robią, i piszą nagle płaczek sieje fake newsy i robią cała, cały artykuł. E e robią wszystko, potem są połączone, oczywiście naj e bardzo często, również z Polską Agencją Prasową. To jest wszystko podawane dalej do innych portalów, jest to przedrukowywane. I mimo tego, że kogoś nie chciałeś pre, z premedytacją okłamać, opowiadałeś o jakimś problemie, to jesteś oficjalnie osobą, która nie jest wiarygodna, bo okłamałeś. To jest ta druga grupa. Trzecia grupa, i to jest grupa, która jest najbardziej rozczarowująca, przynajmniej na tym etapie mojego takiego osobistego, nazwę to politycznego poniekąd już rozwoju, to jest grupa, która. Wspieracie do momentu, kiedy czegoś od ciebie oczekuje. Ja to obserwuję, akurat może nie do końca dotyczy to mnie, ale obserwuję to w środowiskach różnych. I tak długo, jak jesteś pewnym nadzieją, że coś załatwisz, albo że kogoś włożysz na przykład na tak zwane biorące miejsce do Sejmu, czyli na takie miejsce, które przy dobrym wyniku całej partii gwarantuje ci, że zostajesz panią posłem albo panem posłem, to czujesz, czujesz wsparcie. W momencie, kiedy okazuje się, że nie ma dla kogoś miejsca. W momencie, kiedy się okazuje, że ktoś jest za słaby, w momencie, kiedy się okazuje, że rezygnujesz z danej osoby, bo proponujesz, na przykład, miejsce na liście innej, w Twojej ocenie, lepszej osobie, to natychmiast ci ludzie, którzy dotychczasowo klaskali i wydawało Ci się, że, że pomagali, nagle się natychmiast wycofują. I uwaga, szukają swojego miejsca w, w przestrzeni politycznej i zaczynają obrzucać to środowisko, które jeszcze niedawno, było im jakże bliskie, dlatego, że oni muszą teraz zwrócić swoją uwagę. A łatwo jest zwrócić uwagę, zwłaszcza nieprzychylnej ci tej mainstreamowej pra prasy, jeżeli plujesz na tych, na których mainstream też pluje. No. To są oczywiście krótkie historie. Ci przeciwnicy oni i tak zginą w, w, w historii. Natomiast no to są takie podstawowe trzy. trzy Obszary tych, tych półpraw, tych kłamstw, tych takich działań, które są początkiem dopiero tego, czym jest tak naprawdę polityka. Witamy w polityce. No, ja jeszcze, wiesz, jeszcze żyję taką nadzieją, że, że są ludzie, którzy są ideowi, i ci ludzie są, jak tam myślę, że wechwytuję i bardzo sobie cenię takie, takie relacje. I również bardzo uważam, i bardzo również tutaj Twoich widzów bym do tego zachęcił, żeby nie oceniać często działań innych przez poprzez to, co, co powiedzą inni. Dlatego, że ci inni bardzo często są wrogami, o których właśnie mówiłem o tych źródłach, dlaczego mm -hmm. oni powstali, jako, jako takie grupy, ja to nazywam, nazywam Lożą Szyderców. Zresztą wystarczy prze a prześledzić pięciu, dziesięciu, nazwijmy to, popularnych youtuberów, czy nazwijmy to dziennikarzy ich kariery zawodowe. I bardzo łatwo można znaleźć w internecie informacje, że oni na przykład gdzieś kiedyś próbowali startować, albo wspierali jakąś partię i teraz w nią po prostu, wiesz, uderzają jak tylko mogą, no i pojawia się naturalne pytanie dlaczego. Jeżeli ktoś nie prześledzi historii, nie wszyscy są tacy czyści, wiesz, w jakby tak jak ty, że ty nie masz za sobą żadnego, czy masz. Startu w partii. Co ty? No, pytam, bo to wiesz, w końcu ciebie nie sprawdziłem. Ale rozumiesz, gdyby na przykład się okazało, że ty kiedyś startowałeś na wysokie liście, albo miałeś, nie byłeś posłem, hipotetycznym jakimś działaczem, to już powinna się zapalać lampka, niekoniecznie czerwona, ale informująca, że masz pewne poglądy. I teraz pytanie, czy ty to, że rozpoczynasz swoją działalność, to to jest kontynuacja czegoś, co cię ma do czegoś doprowadzić, być może do odświeżenia twojej pozycji politycznej? Czy to jest coś, co robisz, bo po prostu, bo lubisz? Nie no, ja, ja się szykuję na stanowisko tego ministra piekarstwa. To to ci obiecałem. Tak Także tego się trzymam. Musieli byśmy najpierw, słuchać. Dlatego cię wspieram. Musieli byśmy najpierw, słuchać, stworzyć takie ministerstwo, ale patrząc, co robi obecna władza... Wszystko się Myślę, dostarczy. że taki budżet by się na pewno można było załatwić. Oczywiście pół żartem Yy, yy, pół żartem, yy, yy, pół serio, yy, no to właśnie tak no. tak. no tylko żartem, ale właśnie problemem jest to, że widzę, że wszystko jest możliwe do przeforsowania, do przegłosowania. A ja ciebie I... zapytam, czy wy już sprzedajecie swoją drogą chleb na kromki? Bo ostatnio czytałem artykuł... No, no czy na kromki, to już 15 lat temu sprzedawaliśmy. Tak, naprawdę? No, to, naprawdę. O, do nas to jeszcze nie doszło, tak, do naszej tak. małej gminy. Tak. E, może dlatego piekarnia już jest zamknięta. Okay. Ale no tak. E, ale dla nas, tych, co z polityką nic wspólnego, to powiedz mi, bo przez Twoje życie oglądałeś tych polityków już pełno, pełno. I teraz powiedz mi, ilu z nich zostało w Twojej pamięci jako te osoby pozytywne? Niewielu. No właśnie. Niewielu. A jeśli ktoś jest wnikliwy, a jeśli ktoś jest mało wnikliwy, to nikt. No bo, bo ja nie kojarzę, ktoś, kto no tak, ty od początku do końca, to ten tak. Nie? nie wiem jak Państwo, ilu takich znacie, kto zaczyna z dobrą historią i z dobrą kończy. Nie? Bo jeśli coś ma kadencję jedną czy dwie, no może ktoś trzy, no to dalej to jest e, ułamek mojego piekarskiego życia. No i teraz, jak polityk ma zakończyć swoją historię dobrze, bo nie wiem, czy nie jest możliwe u nas, żeby ktoś był kimś takim naprawdę niezależnym i brał udział w polityce. Wiecie, że jest możliwe, tylko żeby dostać <laughs> do końca niezależnym i ideowym, to musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, to być może nie jest bardzo popularna teza, ale ja jednak uważam, że polityk powinien być doświadczony. Ale od strony nie tylko doświadczenia życiowego, ale również z punktu widzenia wykształcenia. Ja wiem oczywiście, że mamy bardzo niski wciąż poziom osób wyedukowanych. To znowu tak mówisz, żeby nie pozbawić złudzeń. Nie, nie, nie. To, okay. no, mówię, ci, mówię ci jakby, co ja uważam. Uważam, że. Oczywiście, wyższe wykształcenie, bo są też politycy bez wyższego wykształcenia. Pan Wałęsa przecież był, zdaje się, nie wiem, czy z podstawowym, nie chcę pana prezydenta obrazić. Nie, jak elektryk, to po zawodówce. A musiał być, być musiał być po zawodówce albo po, po mechaniku. W każdym razie uważam, że osoby, które zarządzają krajem, mówimy o zarządzaniu, czyli mówimy o, o tej władzy, o tym poziomie już ministerialnym i wyżej, to powinny być osoby, które nie tylko mają doświadczenie zawodowe, ale również są przygotowane od strony takiej po prostu wiedzy ogólnej. To jest być może nieakceptowalne przez wszystkich. To wcale nie oznacza, że nie chciałbym mieć w grupie i mam pewnie takie osoby bez wykształcenia, ale mają coś, czego nie mają z kolei wykształciuchy, czyli czyli to doświadczenie zawodowe mm. i pewien też instynkt i, i wiedzę taką y, praktyczną. Y, to jest pierwsza rzecz i y, 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 ja jednak wierzę, tak mnie rodzice wychowywali, że osoba z wyższym wykształceniem bądź wyższym posiada pewną wiedzę, być może nieprzydatną często, ale y, tak zwane ma szersze, o, powinna mieć po wyższych studiach, szersze horyzonty które być może dawałyby możliwość nie tylko działań na rzecz państwa tu i teraz, ale być może pozwoliłaby takim, os takim osobom popatrzeć trochę szerzej niż tylko i wyłącznie własne pole. Co nie, oznacza, co nie oznacza, że się nie znajdują osoby z niższym wykształceniem, które, <słuch> które się nie nadają do, do sprawowania władzy. Nie. Tylko generalizując, to jest pierwsza rzecz, tak jak idziesz do banku, no to masz pewien wymóg, pewnego wykształcenia. Tak samo tutaj powinien uważam, uważam być pewien wymóg. Mogę tylko zdradzić, bo to idę też w swoim kierunku, nie ukrywam to jest tak zwana samopromocja, że mi by się marzyło wejść, już chyba kiedyś o tym mówimy, jak rozmawialiśmy, do Komisji Zdrowia. Aha. No ja doszedłem do wniosku, że z punktu widzenia tego, że ja wiem, że ktoś kłamał, ja wiem, co zostało zrobione w ostatnich latach w Polsce, to mi brakuje wiedzy, jeszcze niedawno tak pomyślałem, z, z punktu widzenia funkcjonowania NFZ-u i tak dalej, odpowiadam sobie pytanie, dlaczego ktoś czegoś nie może rozwiązać, dlaczego nie może być normalnie w tym kraju, dlaczego w Japonii, jak coś ci boli, to w ciągu 48 godzin na przykład ma gwarantowaną wizytę, a z u lekarza, a u nas musisz czekać półtora roku na wizytę. No więc zapisałem się na studia. Rozumiem, że mam 45 lat, mimo że już mam dosyć niezłe wykształcenie, to ja się jeszcze zapisałem na studia, żeby zrozumieć, jak działa służba zdrowia, bo uważam, że do Super. sprawowania jakiegoś urzędu, jeżeli Bóg da, yy, powinieneś mieć po prostu wiedzę nie, z, z tej dziedziny, no bo yy, wiesz, ja na przykład, to mnie fascynuje od strony politycznej, mówisz, co zrobić, żeby zaczęli ludzie ufać innym ludziom. No to jeżeli mamy y, pracownika Ministerstwa Gospodarki, on jest chyba w randze Rady Ministr w, 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 w randze, hmm, to nie jest minister, chyba to jest sekretarz stanu, i on jest odpowiedzialny za polskie górnictwo, a z wykształcenia jest ktoś, kto nam przez skończył teologię, to mi, się ta, to mi się takie podejście do polityki jednak rozjeżdża. Ja rozumiem, że ktoś może mieć doświadczenie, no ale mm -hmm. gdzie teologia, a gdzie, a gdzie górnictwo? Tutaj jednak. Y, Yy, wydaje mi się, że powinno być to wykształcenie a, ale to jest z, takie tak To mamy w naszym rządzie. Jeżeli sobie zobaczycie, kto jest odpowiedzialny My. za rozwój górnictwa, to sytuacja od kilku miesięcy to, to jest osoba, która jest po teologii. Więc o. wiesz, a ja mogę powiedzieć, że ponieważ jak się łatwo domyśleć, ja ostatnio spotykam się dosyć często z różnymi grupami zawodowymi, również z grupami górniczymi. I również ze związkami zawodowymi górników, no bo chcąc zadbać o elektorat, muszę wiedzieć, jak mogę pomóc potencjalnie takim, takim osobom, to są potężne grupy. To jak ja rozmawiam z tymi osobami, to muszę powiedzieć, że mi jest przyjemniej ich słuchać. Ja się nie zawsze zgadzam, oczywiście z wszystkimi tezami, natomiast łatwiej mi zrozumieć problemy na przykład górnictwa czy energetyki, bo ja wiesz, chcę więcej, zwłaszcza że ją na Śląsku, muszę rozumieć, co jest nie tak z zdaniem Warszawy z tym naszym węglem. Więc rozmawiam z tymi ludźmi, ja jestem zafascynowany często takimi długimi godzinami rozmów, kiedy ekspert mi tłumaczy, dlaczego węgiel jest ok I co zrobić, żeby ten węgiel był ok I dlaczego górnicy widzą, że jest jakiś problem generalnie, który najpierw płynie z Warszawa, ale wcześniej płynie z Brukseli, a najprawdopodobniej wcześniej jeszcze płynie z innej części świata. I to jest... To jest skręciłem trochę w tym wątku, bo oczywiście wykształcenie nie jest jedno jedyne, bo jeszcze drugim Drugim obszarem a propos tego zaufania do polityków jest to, że nie wszyscy, ale, ale są politycy, którzy, mają, są, którzy są politykami nazwijmy to zawodowymi, czyli oni nigdy w życiu niczego innego nie robili. Być może na początku swojej kariery, 20 lat temu, przy jakiejś tam wcześniejszej kadencji coś robili, ale potem zostali politykami i oni są oderwani od rzeczywistości. Oni przyzwyczaili się do pewnego Finansu, komfortu finansowego, do pewnego panaszy, że zawsze się ktoś do ciebie wraca pani pośle, pani poseł i wiesz, kłania ci się ktoś poniżej pasa i nie chcą z tego zrezygnować, czyli jak ci mija 4 lata przydatności, czyli przychodzi kolejna kadencja i kolejne wybory, a ty masz możliwość korzystania z pieniędzy, które są wyprowadzane, <laughs> przepraszam, do fundacji, do stowarzyszeń, do spółek Skarbu Państwa nikomu nie przeszkadza, że nagle dyrektorzy czy prezesi wpłacają na Twoją kampanię po kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jest normą. No to ja patrzę się z obrzydzeniem na coś takiego. Ale ci, ci ludzie wykorzystują to tak po prostu bezceremonialnie, dlatego że oni wiedzą, że jeżeli przymkną oko trochę na etykę, to oni mają za chwilkę znowu kolejne 4 lata i znowu przez cztery lata mogą wykorzystywać cały system. Żeby to zatrzymać, musiałoby być więcej ludzi oddolnych, a tych ludzi my się oczywiście możemy cieszyć tym, że nas jest dużo, że mamy lajki, tysiące udostępnień, i tak dalej. To jest w skali kraju wciąż nic. To jest w skali, w skali niestety nic. No to... Widzę, że też masz poranną chrypkę. Tak. Dobrze, że wspomniałeś o etyce. Jest na książka Johna Maxwella, Etyka. Tam jest taki motyw, że zjechało się kilka tysięcy sprzedawców na konferencję i wybierane były tematy, jakie należałoby poruszyć na tej konferencji, i współwiceprezes pani mówi: No dobrze, a poruszmy temat etyki. I nastala cisza. I po chwili jeden mówi, no ale jak to etyki? To taki negatywny temat. No i tak myślę sobie, jak politycy radzą sobie z etyką, właśnie. Myślę, że temat jest znowu bardzo skomplikowany. Ja wiem, że etyka jest prosta sama w sobie, natomiast problem jest skomplikowany. Spytam Ciebie, wyobraź sobie, że jesteś w grupie 50-osobowej posłów. Wyobraź sobie, poszedłeś tam ideowo, chcesz coś zmienić, wszystkiego nie zmienisz, ale powiedzmy sobie, chcesz zarządzać tym swoim Ministerstwem Piekarstwa. I nagle dochodzi w Twojej partii do takiej sytuacji, że prezesi, czyli Twoi przełożeni, bo w partii chcąc, nie chcąc jest pewna struktura, podejmują decyzje, które są absolutnie dalekie od Twoich wyobrażeń, albo ściągają do partii kogoś, kogo Ty na przykład albo nie szanujesz, albo uważasz, że jest ktoś w ogóle, ktoś odleciał kiedyś, albo kogoś, kto w Twojej ocenie osłabia Ci partię. No i teraz masz ty, a propos mówiąc o etyce, taki dylemat. Pierwszy dylemat, yy, który brzmi, jak ty się powinieneś zachować? Czy odchodzisz z partii, dlatego że zaczynają do niej wchodzić osoby, których ty nie chcesz? Jak hipotetyzuję, teraz nie łączę tego z żadną partią, tylko mówiąc o etyce, popatrzmy się szerzej na ten problem. Czy, a odejść jest prosto, czy... Zostajesz w tej partii wierząc, że twoja obecność w niej spowoduje, że być może w przyszłości dojdzie do innych zmian, do innych transferów, do innych decyzji, będziesz miał możliwość z kimś porozmawiać, będziesz miał możliwość kogoś przekonać. Oczywiście zostajesz w swoim komforcie, również wciąż zostajesz w partii, wciąż jesteś posłem. I to jest pierwszy taki dylemat. Teraz oczywiście, jak zapytamy in, internautów, to ci, którzy nigdy nie, nie byli tak blisko polityki, powiedzą, żeby natychmiast odeszli okej, okay. zadajmy kolejne pytanie. Dobra, to jeżeli etycznie się z czymś nie zgadzasz, ale generalnie 99% innych wartości są bliskimi dla ciebie wartościami, to co ci da tu i teraz odejście z grupy osób, która jednak w całości idzie w jakimś kierunku, który sprzeciwia się 90% jeszcze pozostałej sfery politycznej. Co ci da samo odejście? Jeżeli dochodzi do wniosku, że ci nic nie da, to znaczy osobę ci na tyle, że przestajesz się liczyć, bo media są y, twarde w swoim przekazie. Jeżeli ty odejdziesz, to ci będą, będą o tobie mówić przez 3-5-7 dni, a potem mhm. idziesz na, w polityczny niebo. Przestajesz być słyszalny, przestajesz być obserwowany, przestajesz być zapraszany prze i to nie w rozumieniu na salony, tylko prze przestajesz w ogóle, twój głos przestaje funkcjonować. Wpuszczasz tam na swoje miejsce kolejną osobę która nie jest gwarantem, że będzie reprezentować takie same wartości jak ty. A ty idziesz jednak tam, do tej polityki, chcąc walczyć o pewne wartości. No pytasz o etykę. To nie jest w polityce takie proste, ale to jest taka gra o tron trochę. Ta etyka wciąż tam jest. Ja znam naprawdę wielu fajnych czy posłów, czy kandydatów, czy osoby, które są związane bezpośrednio jako wsparcie, ten tak zwany back office. Tylko jak dochodzi do walki o samą władzę, to nie wszyscy ludzie, myślę, że mogą sobie z tym poradzić. Tutaj jak wiesz, ktoś wygrywa w totolotka. Ja na przykład w Tarnowskich Górach mam taki przykład osób, które wygrały lata temu ogromne pieniądze w totolotku. I wyobrażasz, wyobrażasz sobie, że kilkadziesiąt lat później to sobie wszystko straciły, małżeństwo się rozwiodło i doszło do tragedii. Mając Pieniądze, o których myślę, że większość Polaków marzy, nie poradzili sobie z pewną sytuacją. Teraz pytanie, na ile politycy są przygotowani, na ile ja jestem przygotowany do tego, że gdyby się udało, gdyby, gdyby doszło do momentu, że ktoś przejmuje władzę, czy my sobie również psychicznie z tym radzimy? Oczywiście każdy ci polityk, wprawny, zwłaszcza kto mu brawka nie pyknie podczas mówienia nieprawdy, powie ci, że oczywiście, głosujcie na nas, jesteśmy przygotowani. Nie wszyscy są przygotowani. Jeżeli idziesz oddolnie, jeżeli nie masz za sobą 30 lat historii politycznej, to jak możesz być przygotowany? Tak samo jak ktoś mówi, jak ja bym się rozwodził, to nigdy bym na przykład nie zrobił tego. Tak długo jak się nie rozwodzisz, to nie wiesz, jak się będziesz zachować. Dlatego, że mówimy o poziomie stresu, o poziomie odpowiedzialności, o poziomie, o poziomie presji, która jest na, na, nałożona na ciebie, o której nie masz pojęcia. To jest tak, jak wiesz, z ratowaniem ludzi, kogo uratujesz? Czy jedną osobę, która jest Twoim synem, czy na rozdrożu dróg, czy trzy inne, i widzisz, że jedzie pociąg i albo wajchę z, dasz w lewo, albo dasz w prawo. W momencie, kiedy jesteś w konkretnym momencie, wydaje mi się, że ciężko jest coś, coś zerojedynkowo określić. Możesz w coś wierzyć, możesz się z czym zgadzać, możesz mieć marzenia, możesz mieć ambicje. Ale na samym końcu jesteś tylko człowiekiem, i nie wszyscy ludzie myślą, że właśnie na samym końcu pamiętają o tej etyce. No dobrze, ale patrząc na Ciebie, można by stwierdzić, że wiele można zrobić dobrych rzeczy, nie będąc związany z polityką. Tak jak ty to robiłeś ostatnie lata. Ratowanie to nie jest zmiana. Zmieniłeś na pewno życie wielu ludziom, pomogłeś wielu ludziom. I, I tego ci nikt nie odbierze. No ale wy, politycy, czy ty przyszły polityk, może wy popatrzcie na te swoje kadencje, tak, że to tak naprawdę czasowo to jest epizod. Oczywiście. Bo to jest tak krótki czas, kiedy ktoś jest politykiem, że, że ja tych polityków, i prezesów i premierów w swojej piekarskiej karierze przeżyłem nastu albo No jasne. No i, i, i to oni wszyscy byli, nie ma, ja już nawet nie pamiętam partii, ile było partii? Ps 50 może więcej jakieś tam AWS-y, czy ktoś tam i, i gdzie oni wszyscy są i, i wtedy na nas głosujcie, na nas głosujcie. No i, i dawno wszyscy o nich zapomnieli. No i po, boję się, że za 20 lat, za 30 ktoś powie, no ale była jakaś taka partia, jakaś tam konfederacja była. No, no, no może tak być. Oczywiście może tak, tak może być. być. Bo, bo jesteście grupą osób, jeśli się już trzeba było do kogoś dołączyć. Mowa tu o konfederacji. Mi się tam bardzo dużo rzeczy podoba, ale to jest zbiór tak różnych osobowości. Oczywiście. Że teraz się trzeba w tym odnaleźć. Ja bym miał problem z kompromisami. Nie, ja bym miał problem, bo zależy od jakich wartości nadrzędnych my chcemy w tym wyjść. Czy, bo, bo ktoś sobie łatwo radzi z kompromisem, ktoś gorzej. W polityce podejrzewam, kompromis jest podstawową jakąś wartością. Co, się... Bo to jest pytanie. Czym jest dla Ciebie kompromis? Popatrzmy się na, na temat niezwykle trudny, ja specjalnie teraz wejdę do, do, do tej rzeki, e, na aborcję. No. Wyobraź sobie, że jesteś w partii, która na przykład, nazwijmy ją dla potrzeb tej, tej historii PiS. Hmm? Nie negując no. tej partii. No. Jest tam grupa osób, gdzie ma jednego wodza na górze, pana K, który mówi: nasze podejście jest takie. No masz tam grupę 200 posłów, i nawet jakbyś myślał coś innego, to jest bardzo małe ryzyko, że ty wyskoczysz z tym, że myślisz inaczej, bo wódz tak powiedział. Naprawdę? No tak, no tak działają partie polityczne. Ja bym wyskoczył. No to się nie nadajesz do pisu, albo w następnej kadencji cię nie ma, no bo prezes tak decyduje potem, kto jest na jedynce, dwójce, trójce, czy na miejscach biorących. Aha. W Konfederacji na przykład u nas, jeżeli byś podszedł do, mówiąc u nas, ponieważ mówię jestem z tej no. konfederacji, tak, no, coraz częściej muszę jednak płynąć w jakimś kierunku, jestem wciąż niezależnym kandydatem, ale mówiąc u nas, ponieważ poznałem tych wszystkich kolegów i koleżanki i coraz bardziej się też utożsamiam z pewną ideą tej, tego, zwa, tego zwalczenia tej pierwszej partii, o której przed chwilką mówię. ale wróćmy do tej aborcji. U nas, jako w tej środowisku wolnościowym, konfederacyjnym to wszystko nie jest takie oczywiste. To znaczy, my jesteśmy za ochroną życia, natomiast znajdziesz posłów, którzy inaczej będą się wypowiadać, jak kobieta na przykład ma podejść do tematu aborcji w przypadku gwałtu, ale są też tacy, którzy popatrzy na, na, na to inaczej. Będą tacy, którzy będą absolutnie mówić, że nigdy nie powinno dojść do aborcji, ale znajdziesz również takich, którzy znajdą wyjątki, że ich zdaniem, zgodnie z ich sumieniem, może dojść, na przykład w przypadku nie wiem, gwałtu, ojciec gwałci własną córkę. Mówimy o patologii absolutnej, która się nie mieści w mojej przestrzeni, ale na przykład tutaj być może znalazłbyś kogoś, kto będzie trochę inaczej patrzył, będzie trochę bardziej liberalny. I teraz pytanie, która partia jest lepsza? Czy ta, która się również wewnętrznie ściera yy, patrzy podobnie na pewien problem, ale ma pewne te właśnie to miejsce na swoje osobiste yy, yy, oceny yy, tych szczegółów, czy taka, która ci na to nie pozwoli. Bo powie, jeżeli tak będziesz się zachowywał, to ciebie po prostu w tej partii nie ma, albo jesteś zmarginalizowany. I yy, dlatego yy, ja się tego też wszystkiego uczę, yy, powiedziałeś i to jest bardzo słuszne. Ponieważ konfederacja jest bardzo małą partią, tam jest bardzo dużo liderów. No. I każdy jest kompletnie inny. Wystarczy porównać no. tych trzech, którzy tworzą ten, ten, ten trzon, czyli pana posła Brauna, pana posła Bosaka i przyszłego najprawdopodobniej posła prezesa Mencena. Jeżeli te trzy osoby popatrzysz, to one z jednej strony tworzą fa fajny trzon. Ale są kompletnie czasami absolutnie różni w ocenie sytuacji. No i teraz znowu, czy to jest coś złego, czy to jest coś dobrego? Są tacy, którzy powiedzą, że nie, że oni się powinni rozbić, ale są też tacy, którzy mówią, jeżeli ta partia przetrwała już teraz prawie że 4 lata, z tak czasami różnie skrajnymi podejściami, wystarczy temat Ukrainy, którego każdy się boi, ja nie rozumiem na czym polega obawa mówienia o czymś. I i wciąż jest wspólna płaszczyzna do rozmowy, czy wspólny mianownik, wciąż jest Rada Liderów, wciąż partia jest zarządzana, no to znajdą się też tacy, którzy uważają, że to jest dobry prognostyk do, do tego, że partia sobie poradzi w przyszłości też w trudniejszych momentach, bo takie na pewno przed nami. No żadna partia nie trwa milion lat. Są takie, które przychodzą, się przekształcają, ktoś się kłóci. Ktoś odchodzi, są też zagrożenia takie, że ktoś po prostu idzie zwyczajnie do Europarlamentu, a pójście do Europarlamentu od razu powoduje, że ta osoba już nie działa praktycznie w kraju. A jeżeli ta osoba działa mocno w strukturach partyjnych i nagle jej nie ma, no to te struktury będą tak mocne jak kolejny lider. Nikt nie da gwarancji, że kolejny lider struktur jest tak samo mocny jak ten poprzedni. A może będzie mocniejszy, a może przejmie, nazwijmy to, część partii i popłynie w innym kierunku. No to jest ta Gra o tron. To jest. Nie wiem, czy mm -hmm. wiedziałeś kiedyś Gra o tron? Nie. nie a to jest, to jest film, który wspaniale pokazuje właśnie te meandry, czasami mocno przerysowane, ale w jakiś sposób ludzie czasem bazując na tu i teraz na jakimś zysku, a czasami długofalowo, są zmuszeni do tego, żeby podjąć decyzje niemiłe. Pytanie do Ciebie. Wyobraź sobie, że jesteś prezesem partii. Masz pod sobą na przykład 100 posłów w całej Polsce. Większość z nich mocni liderzy, szefowie Twoich struktur i tak dalej. Od nich wiele zależy lokalnie, ale na samym końcu jesteś Ty. Bóg partii. I załóżmy, że masz jakiegoś posła, który ewidentnie działa Twoim zdaniem i zdaniem też wielu na szkodę tego całego tworu, któremu oddałeś 20 lat życia. Wiesz, że on ma pięcioro dzieci, że ma kredyty, że generalnie potrzebuje też pracy. Bo bycie posłem to jest również praca. Zwalniasz taką osobę? Czy ją zostawiasz? Bo się kierujesz na przykład jakimiś emocjami, jakąś etyką, jakimś współczuciem, jakimś wysokim poziomem empatii i tak dalej. No tak, podobnie jak właściciele firm mają pracowników, no to jest zupełnie podobnie, bo tam no, jeśli działa na szkodę, to zwalniam. Widzisz, problem polega na tym, że ty jako szef w firmie, która wiem, że się <laughs> świetnie rozwija, płacisz innym, żeby dla Ciebie pracowali. A polityka do momentu, kiedy jesteś na poziomie jeszcze województw, czy tak zwanych, może województwo źle powiedziane, okręgów wyborczych, tam ludzie działają często. Za darmo. Czyli tam przychodzą, rozdają ulotki, zbierają podpisy, organizują jakieś strajki, jak wszystko za darmo. Więc ktoś pracował na przykład na sukces swojej partii 5 czy 10 lat i w pewnym momencie zostaje nagrodzony tym, że się znajduje w Sejmie. Na przykład mhm. popatrzmy się od tej strony. No i teraz nie tylko. Powinieneś popatrzeć, znaczy nie powinieneś, wolna Polska, zrobić co chcesz, ale nie tylko ja bym patrzył na taką osobę przez pryzmat, że zrobiła coś złego tutaj, tu i teraz, tylko chciałbym popatrzeć również, co ona zrobiła wcześniej, żeby się znaleźć tutaj. To jest trochę inne podejście jak w przedsiębiorstwie. Sejm jest zarządzany odgórnie i partię, ale tutaj ktoś jednak wykonywał robotę po prostu zwyczajnie za darmo. Ja teraz patrzę, jestem zafascynowany tak zwaną młodzieżówką śląską. Ja im, mam nadzieję, coraz więcej czasu będę teraz mógł poświęcić. To są yy, dzieciaki, 15, 16, 17-letnie, które jadą gdzieś i coś robią. Ja ostatnio wziąłem ich na wycieczkę do Sejmu, żeby pokazać im, o co oni w ogóle walczą. I te dzieci zamiast grać na telefonach komórkowych, czy iść na dyskotekę, czy nie wiadomo co robić pod sklepem, oni po prostu robią coś i walczą jakąś, yy, o coś, jakąś ideę. Mają już jakiś światopogląd mają wyrobioną opinię, co jest dla nich dobre, co jest złe. Nie zawsze się musisz z tym zgadzać, bo być może dla ciebie to, co dla nich wydaje się dobre, jest dla ciebie złe. Natomiast oni wyszli z tej strefy komfortu i zaczynają walczyć o coś, co wierzą, że jest prawdziwe. Ja jestem takim na przykład osobami zafascynowany. Jeżeli wiem, że ta osoba ma na przykład 15 czy 16 lat, ja ją na przykład za 30 lat spotkam, hipotetyzuję teraz, w Sejmie albo na jakimś poziomie, to ja muszę pamiętać o tym, że ten ktoś przez 30 lat robił coś społecznie, no to są też takie rzeczy, o których nie, nie należy zapominać. Oczywiście to nie może przekreślać tego, że w związku z tym wszyscy potem mogą być źli w Sejmie i wiesz, wszystko wybaczasz, ale no to jest fascynujący świat, tak naprawdę. A na samym końcu jest to, po co tam idziesz, czyli żeby coś zmieniać, żeby czymś zarządzać. No bo idea jest taka, że ci posłowie na samym końcu tworzą ustawy. Ale ja wiem, co by zmieniło wizerunek polityków w partiach. Hmm? Powinniście się wszyscy zgadać i powinna zostać zniesiona ta dyscyplina głosowania. Ym, ja no. nie słyszałem jeszcze, żeby była dyscyplina głosowania na poziomie konfederacji. Ja nie mówię, że jej nie ma. Nie, nie, ja nie, nie, nie mówię o konfederacji. Mówię w ogóle. Wszyscy. Żeby zmienić wizerunek polityki, każdy powinien mieć prawo, no, każdy jest osobnym człowiekiem, ma swoje przemyślenia, swoje tam wie, i każdy tak. powinien mieć prawo decydować według swojego sumienia, swoich wartości. A to, cię, to być może cię zaskocza, być może teraz sam siebie zaskakuje, bo ja chciałbym też wytłumaczyć, być może Twoim widzom i na, moim teraz też w tym, przy tym jednym no. odcinku, że to nie jest do końca tak, że ta dyscyplina jest w przypadku, z tego co wiem, Konfederacji. Jeszcze nie wiem, bo nie mam żadnego głosowania za sobą, ale tak sobie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie sytuacji w partii, która sobie ceni swoich wyborców, że ktoś ci mówi, nawet jak myślisz inaczej, ty musisz tak zagłosować. To by wydaje mi się, świadczyło nawet źle o tobie, jako pośle, no idziesz tam, reprezentując pewien kapitał swój polityczny, czyli w rozumieniu Polaków, w rozumieniu osób, które na ciebie zagłosowały. Natomiast, i ludzie często to mylą. Dlaczego? To nie oznacza, że masz być nielojalny wobec partii. Nie, no jeżeli idziesz do jakiejś partii, czy z lewej strony, czy z prawej strony sfe, s, sceny politycznej, to ty jednak zgadzasz się generalnie z jej poglądami. No dobrze, ale masz być lojalny wobec partii, czy lojalny wobec, wobec wyborców? Wobec wyborców, oczywiście. Ale no to odpowiedź jest prosta. Ale bardzo, że przecież w, w, w przypadku każdej partii dochodziło do sytuacji takich, że głosowałeś nie tak, jak wódz kazał. Oczywiście, że tak się, takie sytuacje się zdarzają, to z pewnością potem skutkuje tym, że ty się musisz wytłumaczyć przed prasą, a dlaczego pan inaczej głosował niż, niż 90% partii. Możesz się wstrzymać, no masz ten komfort. To nie jest tak, że, że ktoś ci mówi, masz tak głosować, a nie inaczej. Nie, te karteczki, te ściągi, o których często pisz, zwłaszcza mainstreamowe media piszą, że ktoś tam głosował tak, bo dostał z góry karteczki. Nie no, kochani, musimy mieć też świadomość, ja nie będę teraz nikogo bronił, ja sam muszę to zrozumieć, być może za rok, jak się spotkamy, będę ci mógł na ten temat więcej powiedzieć. Ale jeżeli sobie wyobrazisz, że w samym tylko pierwszym półroczu 2023 roku w Polsce powstało ponad 18 czy 19 tysięcy aktów prawnych, natomiast zdaje się ponad 805 ustaw, umów międzynarodowych, rozporządzeń, to ty nie jesteś w stanie jako poseł, nie jesteś w stanie, wiem, bo rozmawiam z kolegami i oni czasem mówią, jak, jak te głosowania wyglądają. Zorientować się w ogóle, za, za czym ty głosujesz. To nie chodzi o to, że ty olewasz tą pracę. No nie. Ty wpadasz nagle na jedną komisję, tu jest jakaś informacja, że jest głosowanie, idziesz na to głosowanie. Pani y, marszałek Witek mówi, że jednak za dwie godziny, bo na przykład ktoś tam od nich nie dojechał albo nie mają y, y, wystarczającej liczby głosów, żeby sobie coś tam przegłosować, więc biegniesz na kolejną komisję. Pamiętajmy, że to jest komisja. Masz potem swoich wyborców, masz swoje biuro poselskie i ty wpadasz, i nagle Masz przegłosować, czy jesteś za tym, żeby była zmiana w ustawie, której czasami nawet nie pamiętasz nazwy, w artykule 5, który się odnosi do innej ustawy w artykule 7. No ja znam kolegów, którzy głosują w ten sposób, głosowali jak za czasów jeszcze covid że mieli tutaj to, na czym głosują, a obok laptopa i próbowali na szybko wyszukać, czego w ogóle dotyczy głosowanie. No, come no, tak to <noise> działa, no niestety. No przecież wystarczy zobaczyć sobie y, głosowanie. To nie jest tak, że, że posłowie mają czas i to nie jest ich wina. mają czas, żeby się zapoznać z każdym głosowaniem wcześniej. No nie, to nie jest biuro po, y, 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 prawne. Każda partia ma biuro prawne. I w momencie, kiedy jest dzień głosowań, tych ty dni głosowań coraz naj, najczęściej są, to są dwa podrząd, wieczorem są też komisje organizowane. Y, więc biuro prawne nic innego nie robi, jak całe te dwa dni siedzi i tylko przygotowuje, pomaga posłom własnej partii, żeby oni wiedzieli zgodnie z linią partii, zgodnie z tym, jakie są wartości, czy za czymś głosować, czy za czymś nie głosować. Są też oczywiście bardzo ciężkie głosowania, bo z pewnością pamiętasz takie głosowanie, które miało wprowadzić podatek od rzutek. Słyszeliście? Tak, tak, bo ja przecież no to Teraz zobacz, zobacz teraz, jeżeli, jeżeli ktoś. Nie, nie wie na czym polega problem, to oczywiście, że w trybie natychmiastowym dostaniesz jako poseł po głowie, że zagłosowałeś za ustawą, która miała tą, ten zapis. Ale już nikt nie powie, zwłaszcza w mainstreamie, chyba że cię będą atakować, to wtedy właśnie będą to na, 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 wszędzie mówić, że ty zgłaszałeś poprawkę, jako mała grupa posłów, no bo nas nie jest tak dużo, jako, jako środowiska wolnościowe, jak Prawo i Sprawiedliwość, czyli partia rządząca, ty zgłaszałeś poprawkę mówiącą: Nie zgadzam się z tym. Oczywiście poprawka nie została przyjęta, no bo cię przegłosowali. Ale ta poprawka to, jest, to są tylko dwie linijki w ustawie, która ma 800 linijek, która ustawa sama, sama w sobie jest dobrą, na przykład ustawą. Teraz hipotetyzuję, jest dobrą ustawą. Tam jest tylko jeden zapis. Które w ogóle jest oderwane od tej ustawy? Ktoś taką wrzutkę zrobił? Pis jest mistrzem w tym. No i na samym końcu biuro prawne mówi, głosujemy za ustawą, ponieważ sama ustawa w sobie jest dobra. No ale jednocześnie jest ta linika, która jest zła. No i teraz ludzie, którzy są niezorientowani w polityce, popatrzą w sposób bardzo szybki, bardzo zerojedynkowy, bo tak działa internet, że na przykład w tym, w tym przypadku Konfederacja zagłosowała za, za tym, żeby opodatkować zrzutki. To nic, że cztery miesiące później pan premier Morawiecki obiecał, że jednak usuną tą i zrobią nowelizację ustawy, ale czasami są naprawdę też ciężkie głosowania. To nie... Pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze? Czy te dwie linijki i problem ten konkretny, czy na przykład cała ustawa, która generalnie robi coś dobrego? Bo są też takie ustawy, które robią coś dobrego dla Polaków. Na no to akurat miałbym łatwo, bo <laughs> my bierzemy często udział i organizujemy te zrzutki dla różnych osób. Mamy od lat taką kasę, której całej rodzinie się przyglądamy dwa lata, której dziewczyna ma 23 lata i waży 22 kg. ZUS powiedział, że ma iść do pracy, bo nic jej nie jest. Walczy o życie każdego dnia, jest na zewnętrznym dokarmianiu, takim tylko z worka i pojechała ostatkiem sił do lekarza orzecznika, a oni ją nie przyjęli, bo oni to zrobią zaocznie. I dostała zaocznie, że jest zdrowa. I wtedy się wściekłem, poszukaliśmy prawnika, sprawa dali się toczy w sądzie, i teraz każą jej z północy mazur jechać do Bydgoszczy do lekarza 6 godzin, kiedy ona jest przykuta do łazienki, do tych worków z jedzeniem. Wiesz, co robi potencjalnie jako poseł z legitymacją poselską? Jeżeli tylko to jest zgodne z prawem, to, z prawem, to na takie, na, w takich sytuacjach, i to myślę, że każdego posła powinno dotyczyć, po prostu świadasz w samochód albo w pociąg jedziesz do takiego ZUS-u, czy jednego do drugiego, drugiego urzędnika, który taką decyzję podejmował, i po prostu sprawdzasz, co tam się, co tam co się dzieje. Na, na tym polega rola, rola posła. Jeżeli są takie. Ewidentne patologie, do których dochodzi, to, no to, to jest nasza odpowiedzialność. No po to zostajemy posłami, żeby coś takiego po prostu Ale wiele takich rodzin jest. Mama musiała pracować na czarno, bo umowy jej nikt nie dał, bo do dziecka co chwilę do szpitala. Zabrali i w covidzie wszystkie zasiłki. Gdyby nie zrzutki, to dziewczyna by już umarła dawno i po rodzinie by już nie było śladu. No dobrze, ale to, że coś takiego jest, znaczy dobrze, że to jest, ale to, że, że coś takiego jest, to jest wina państwa, że na to pozwala. No, no, bo ja wiemy, ale czujemy się bezsilni. Jeśli faktycznie no to potem wiesz, że. Wybierzmy osoby, które. Można, postów, można po prostu wy, wywalą, wywalą <laughs> dyrektorów czy osoby, które podejmują decyzję, że coś takiego się dzieje, takie patologie i zmieńmy to. Po prostu no, zwyczajnie to zmieńmy. Pod tymi naszymi opisami jedna lekarz napisała: Mówi, że, że nie mamy się dziwić, że tak to funkcjonuje, bo oni nie mają nic do gadania. I no tak, ci no. orzecznicy, że to właśnie. Oni mają tylko zaklepać to, co ktoś już podsunął, że, że taka to ma być decyzja. Nie? nie patrząc w ogóle na osobę, to to nie jest to, to przedmiotowo, nie osobowo. no y, ja nigdy nie zrozumiem, nigdy nie zrozumiem. My też jako fundacja wiele razy wspieraliśmy jakieś Nadmyśl, no. i wiele razy oczywiście na wszystko nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo to nie, nie, nie mamy tak jak w przypadku prezesa NBP możliwości maszynki do dodrukowania wierzchniego pieniędzy, więc tak silnie jak też wsparcie fundacji. Ale ja nigdy nie zrozumiem, jak może normalne, funkcjonujące państwo doprowadzić do tego, że po pierwsze taka osoba jest krzywdzona, albo do sytuacji, że dziecko musi zbierać miliony na jakąś operację, mm -hmm. a w tym samym czasie są organizowane, wiesz, pikniki 800 plus w całej Polsce. No, ja, to jest dla Ale mnie niezrozumiałe. Nie są rodziny, że 50 tysięcy rocznie zmienia ich życie. Ale rzeczywiście. Nie, ja, wiesz, ja sobie pozwolę, tu pod filmem dam link do zrzutki tej naszej kasi bo to odmienia ich życie, bo każdy wyjazd do lekarza, oni bez samochodu, na autobus, z takiej wioski, tam barmińsko-mazurskiej. Słuchaj, to nawet 50 tysięcy, ja mam takie doświadczenie, ja, ja do dzisiaj, ilekroć pomyślę, to mam, mam gęsią skórkę. Z kilka miesięcy temu w Katowicach wspieraliśmy wydarzenie mecz piłki nożnej biednych dzieci, potrzebujących. Często z rodzin patologicznych, ale nie zawsze. I poszedłem po tym, tym całym wydarzeniu, dziękując za to, że, że ktoś nam zaufał jako fundacji. Zapytałem, co my jeszcze możemy ewentualnie zrobić w przyszłości, jakby, jak możemy pomóc. I usłyszałem, że fajnie by było, uwaga, jakby na przykład zafundować na następny raz kosz jabłek. I ty patrzysz na tych chłopaków, tam 14, 15, kawał chłopa często, te chłopaki, jest pomysł, oni są zgrzani i oni marzą o tym, żeby ktoś mi jabłka przyniósł. I ty wariujesz, bo właśnie to jest to, o czym dokładnie mówisz, że czasami są to są małe rzeczy, małe gesty. Ja potem się zapytałem, bo my mamy też taką możliwość takiego, takiego dobrego duszka, który jest, nazwijmy to, wysoko postawiony w, w strukturze pewnego parku zabaw. Ja nie chcę teraz robić być może reklamy, bo nie wiem, czy sobie ta osoba życzy tego. I, ale mamy możliwości takim dzieciom na przykład zorganizować wyjazd dla kilku osób i będą miały być może bilety za darmo. I wyobraź sobie, że jakbyś zobaczył reakcję tego trenera, jak ja mu powiedziałam, że tak mogę też pomóc, on po prostu oszalał. Mówi, naprawdę jest taka możliwość? I to sobie potem, wiesz tak, zdajesz sprawę, kurczę, ty jak chcesz, to po prostu wsiadasz w samochód z żoną i z dziećmi, jedziesz do takiego parku, nie zastanawiasz się nad niczym, a to może być marzenie dla kogoś. Wiesz, tutaj mówimy... Mówimy o sytuacji, kiedy, kiedy dziewczyna ma 22 kilo, i mówimy o tragediach, bo są tragedie dla tych ludzi, ale naprawdę, żeby zrobić jakieś, jakieś dobro stworzyć, to nie muszą być wielkie rzeczy. To mm -hmm. mogą być naprawdę czasami rzeczy, że, że, że się po prostu nie mieści coś w głowie. Ekstra. Drodzy Państwo, to <laughs> był pierwszy odcinek naszego spotkania z Grzegorzem, a gościem był dzisiaj Grzegorz Płaczek-Kobiur. To, tak jest, to, nie jest, to nie jest nazwisko. To nie jest drugie nazwisko, ale Grzegorz będzie naszym gościem za tydzień w piątek, i wtedy popłyniemy już dalej, pozwolimy mu opowiedzieć, jak on tam teraz się czuje i w którym kierunku to zmierza. Także jesteśmy Państwu wdzięczni, że spędziliście dzisiaj z nami czas, i żegnamy się z Wami i zapraszamy na kolejny piątek. Trzymajcie się Polacy, do usłyszenia. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.